Miejsce, w którym się znajdujemy, jest to ashram Ananda Mai Ma. Może kilka słów, zanim zaczniemy o tej postaci. Tak, Ananda Mai Ma, wielka święta indyjska, powiedzmy z początków XX wieku, odeszła z tego świata chyba w 1960 roku, czy jakoś w okolicach. Wielkie źródło inspiracji dla wielu ludzi, szczególnie z Ameryki, z Europy, obdarzona wieloma mocami duchowymi, mistycznymi. Wybraliśmy to miejsce dlatego, że jest tu spokojnie, cisza, z dala od zgiełku ulic. Wieść niesie, że ashram, w którym mieszkamy, a w zasadzie założyciel tego ashramu, Raghunandan Das Maharaj, z Królestwa Munger, często tutaj bywał gościem u Anandy Mai Ma i czerpał u niej inspirację duchową. Także, ponieważ leżymy po sąsiedzku, wybraliśmy to miejsce, żeby w spokoju i ciszy opowiedzieć o dzisiejszym temacie. Tak, bo to taki tytułem wstępu, a dzisiejszym tematem chciałem porozmawiać o prawie karmy, czy o karmie. To jest taki znany termin związany z kulturą wschodu, czy z hinduizmem, Sanatana Dharmą i z buddyzmem, czyli prawo karmy, prawo akcji i reakcji. Jest to dość taki znany termin na Zachodzie. Mówi się, że jak coś się komuś wydarzy, to mówimy, że to taka karma. Natomiast no jak ten termin, jak to pojęcie jest rozumiane w tradycji wschodu, tradycji Indii? No bo tak, no, można by powiedzieć tak, że karma to jest, innymi słowy, to takie przysłowie, które mamy po polsku, że jak kuba Bogu, tak Bóg kubie, czyli powiedzmy, jak ja zjem jakieś zwierzę, to w przyszłym życiu to zwierzę zje mnie, czyli w następnym, w ramach konsekwencji i reakcji, to ja znowu będę musiał zjeść to zwierzę, potem w następnym znowu to zwierzę zje mnie, no i tak w kółko nie ma końca, więc czy to tak działa i jak możemy się z tego wydostać, wyrwać, wyzwolić, uwolnić od takiego? Pisma wedyjskie, a szczególnie Upanishady, mówią o tym, że w zasadzie w rzeczywistości istnieją tylko trzy rzeczy. Bóg, żywe istoty oraz Maja, czyli materialna natura. Jednakże zalicza się również do tego bardzo często element czwarty, który nazywa się właśnie karmą. W zasadzie chansydzkie słowo karma oznacza czynność, działanie, nic więcej. Jednakże w kontekście filozoficznym i religijnym Indii nabrało to pewnego brzemiennego znaczenia, że jest to prawo przyczyny i skutku, czyli że jak powiedziałeś, każda akcja przynosi reakcję, czyli każde działanie. Każdemu działaniu musi towarzyszyć jakaś konsekwencja. W filozofii, w religii narodów wschodu oznacza to, że powinniśmy być bardzo uważni, wykonując wszelkie nasze czynności, ponieważ jeśli te czynności są niewłaściwe, przyniosą one złą karmę, czyli złe skutki. Jeśli będziemy działać w sposób właściwy, wtedy będzie to przynosić dobre skutki. A w Wedach, w zasadzie całe Wedy opowiadają o tym, jak działać w sposób właściwy. Ten rozdział Wed nazywa się Karma Kanda, czyli działanie zgodne z dharmą, czyli z obowiązkami społecznymi, religijnymi
jednostki i całego społeczeństwa. No ale no, czy to zatem oznacza, że powinniśmy być pobożni jedynie i to jest jakby sensem i celem tej koncepcji filozoficznej karmy? Nie, no, koncepcja filozoficzna karmy stanowi jako ostrzeżenie dla naszego działania, mówiące o tym, że nic, co czynimy, nie pozostaje bez oddźwięku. Albo karmy, karma w zasadzie mówi się o tym, że jest niedobra i zła karma, ale jest to dość nieprecyzyjne określenie, ponieważ to, co nazywamy, w zasadzie kiedy mówimy karma, to natychmiast do umysłu przychodzi jakiś negatywny skutek. Także obok tego określenia karma istnieje jeszcze określenie filozofii indyjskiej Sukrity, czyli zasługa za dobry czyn. I to jest to, co w potocznym języku nazywa się dobrą karmą, czyli ta zasługa powoduje promocję do określonych korzystnych warunków egzystencji, natomiast to, co zwyczajowo nazywamy karmą, oznacza negatywne skutki naszych działań. Czyli celem nie jest jedynie wypełnianie dobrej karmy, czyli stwarzanie tej pozytywnej? Nie, to nie jest. Cel jest to ten usankcjonowany rytuałem sposób zachowania, który powoduje, że jeśli działamy zgodnie z dharmą, wtedy stwarzamy dobrą karmę i to nas premuje na planety niebiańskie, gdzie będziemy w przyszłym życiu po tym opływać we wszelkie materialne dostatki. Będziemy długo żyć, będziemy radować się dobrym zdrowiem i opływać we wszelkich bogactwach i przyjemnościach. No i wiemy też z opisów, że to bycie na tych planetach niebiańskich jest tymczasowe, trwa pewien czas. W związku z tym też się kończy. W związku z tym nie zapełnia jakby tego wiecznego dobrobytu, wiecznego szczęścia. Mamy też koncepcję mokszy czy wyzwolenia. Więc czy coś istnieje poza karmą, no bo stwarzanie dobrej karmy to jest tak jak zarabianie pieniędzy w banku, że zarabiamy pieniądze, oszczędzamy, odkładamy jakąś kwotę, później żyjemy z oszczędności i jest fajnie, bo nie musimy pracować, no ale te zasoby, te oszczędności kiedyś się kończą, no i znowu będziemy musieli iść do pracy. Tak, no. We wszystkich filozofiach indyjskich w zasadzie istnieje to pojęcie tych czterech rodzajów przeżywania tego życia, można powiedzieć, czyli dharma, artha, kama oraz moksha, czyli dharma, życie zgodne z zasadami religijnymi, artha, życie bez przeszkód, do skratku, dobrobycie materialnym, intelektualnym i duchowym. Kama, zezwalają na to, aby radować się tym życiem, ale musi ta radość być oparta na wskazaniach darmicznych. No i ten czwarty cel życia to moksza, czyli wyzwolenie, ponieważ jakbyśmy dobrze nie przeżyli to życie, to mimo wszystko ono wiąże nas do tego świata materialnego, a ten świat materialny określany jest jako miejsce, które jest ograniczone narodzinami, starością, chorobą i śmiercią, w związku z tym nie jest miejscem, do którego zdrowa, myśląca osoba chciałaby powrócić w następnej egzystencji, a jak wiemy, wszystkie w zasadzie szkoły religijno-filozoficzne w hinduizmie mówią o tym, że istnieje reinkarnacja, wiele żywotów, więc jeśli będziemy żyć w jakiś sposób zgodny ze wskazaniami wedyjskimi, to będziemy mieli dobre życie gdzieś w jakimś obszarze wszechświata, może z powrotem na tej ziemi,
różnych formach, a jeśli niewłaściwe, to gdzieś w jakichś bardziej niekorzystnych warunkach. Ale mimo wszystko to będzie to w obszarze egzystencji materialnej. Natomiast moksza jest koncepcją, która mówi o tym, że raz na zawsze, osiągnąwszy moksze, wyzwolimy się z tego koła powtarzających się narodzin i śmierci. Karma w tym wszystkim spełnia niejako rolę ostrzegawczą czy pomocniczą. Z uwagi na to, jak kierujemy swoje życie, możemy działać w taki sposób, aby gromadzić dobrą karmę, a najlepiej jest działać ponad nawet i dobrą karmą, czyli w sposób transcendentalny nawet do tych praw, które rządzą tym światem, między innymi do prawa karmy. W związku z tym mam dwa pytania. Może zacznę od tego, że jeżeli to, co mnie spotyka, jest wynikiem moich działań z przeszłości, to, co robię, zaowocuje w przyszłości. Znaczy, to w takim razie, nie wiem, choruję na przykład dzisiaj, prawda? Więc to jest jakby wina tego, co zrobiłem, coś zrobiłem w przeszłości. To, że choruję i w związku z tym podejmuję pewne czyny, powodują karmę w przyszłości, więc gdzie tu jest miejsce na moją wolę, na moją wolną wolę, na moje decydowanie, bo to wygląda tak jak trochę tak fatalistycznie, że to, co zrobiłem, determinuje to, co się dzieje, a ponieważ to jest determinowane, więc to determinuje również przyszłość, w związku z tym nie ma, wydaje się, że tutaj nie ma miejsca na moje działanie, na moją jakby wolę, nie? No, pojęcie woli w różnych systemach teologiczno-filozoficznych, w systemach indyjskich jest w zasadzie takie, że mówimy nominalnie o wolnej woli, ale to nie jest prawda do końca, ponieważ ta wolna wola jest ograniczona, ponieważ jesteśmy bardzo małą częścią rzeczywistości, jesteśmy małą częścią Boga, w związku z tym nasza wola jest ograniczona tym naszym atomowym wymiarem, tym naszą małością. Także w swoim optymizmie mówimy o tym, że człowiek ma wolną wolę, ale to nie jest to prawda. Ta wola jest ograniczona. I kiedy jednakże zharmonizujemy nasze działania z wolą najwyższego, wtedy to działanie nazywa się działaniem czystej, wolnej woli i zharmonizowanym z wolą Bożą, a więc wolnym od efektów karmicznych, tak dobrych, jak i złych. Jest to taka furtka z tej koncepcji, ponieważ w innym wypadku w zasadzie nie byłoby wyjścia, byłoby to zamknięte koło, a moment 22, wracanie cały czas do tego samego kwadratu. No bo to tak trochę wygląda, no bo mam moja psychika, moje ciało, moja psychika jest jakby zdeterminowana. W związku z tym moje czyny, które robię, które podejmuję decyzje, nie są wynikają z mojej woli, tylko z tego daru, który mam, co wynika z mojego poprzedniego. Podejmuję różne decyzje, różne działania, które tworzą tą przyszłą karmę. W związku z tym wydaje się, że tu nie mam mojej winy w tym, prawda? Bo to jest takie właśnie zamknięte koło, w którym ja jestem tylko, nie wiem, obserwatorem, uczestnikiem tego, ale nie mam tak naprawdę decyzji, woli jakiejś decyzyjnej. No, można by to inaczej jeszcze powiedzieć. Można być w ten sposób, że ta koncepcja karmy w zasadzie obowiązuje jedynie w tych trzech celach życiowych, czyli w życiu zgodnym z darmą, w dobrobycie oraz we właściwym używaniu wszelkich przyjemności. To, co jest kama. Natomiast nie odnosi się w żaden sposób do mokszy, dlatego w tym systemie
istnieje to pojęcie wyzwolenia, moksy, i ono, że tak powiem, wyrzuca te prawo karmy z naszego wpływu na życie jednostki. Dlatego celem wszystkich systemów teologiczno-religijnych czy filozoficznych w Indiach jest osiągnięcie tego stanu mokszy, który stosownie do różnej szkoły, do jakiej się należy, ma też nieco odmienne atrybuty, inaczej się to określa. Czyli zatem to drugie pytanie, które w tym kontekście miałem, jest następujące, czy tak naprawdę jak powinniśmy działać, jeśli w ogóle można użyć tego terminu tutaj, no bo działanie to jakby kojarzy się z karmą, więc jakby jesteśmy nie w tym elemencie. Jak powinniśmy działać, żeby zbliżyć się do mokszy i do ewentualnie jakichś, czy istnieje coś ponad mokszą, nie? Czyli czy można powiedzieć, że powinniśmy działać w jakiś określony sposób, tak zwany dobry, żeby osiągnąć mokszę i jednocześnie jest to inne działanie od tego działania, które powoduje jedynie dobrą karmę. Czyli jakby utrzymanie nas w tym cyklu. No, jeżeli działamy w taki sposób, aby osiągnąć wyzwolenie, więc działamy już na platformie transcendentalnej i działamy zgodnie z wolą Bożą. Jednakże niektóre szkoły, jak różne szkoły bhakti, wprowadziły jeszcze tak zwaną piątą purusharthę, czyli piąty ten aksjomat naszej egzystencji, który określa się krótko jako miłość do Boga, jako miłość do wszech rzeczy. I to jest taki koncept, który wychodzi nawet poza mokszę, ponieważ moksza w zasadzie jedynie prowadzi do uspokojenia naszej materialnej natury i umysłu, natomiast nie daje nam, jest bardzo neutralna, nie daje nam żadnej słodyczy, a bhakti w różnych szkołach wisznuickich i nie tylko jest koncepcją, która mówi o tym, że jeśli osiągnie się wewnętrzną samorealizację, praktykując sadhanę, czyli praktykę duchową na szczęście bhakti, wtedy osiągnie się ten stan zjednoczenia z Bogiem albo wszechrzeczą, oparty na wzajemnej relacji miłości i w ten sposób osiągnie się wyższy smak. Czyli to działanie, które nazywamy sadhaną, jest tym właśnie działaniem, które pozwala osiągnąć ten mokrze, czy ten stan bhakti, który jest... Sadhana oznacza działanie, które pozwoli osiągnąć i mokrze, i ten drugi stan. Także w zależności od tego, do jakiej szkoły należymy, to słowo sadhana ma inną konotację, inne znaczenie. Dla nas, dla Gaudiya Vaishnavów, to sadhana oznacza kultywowanie czystego oddania, czystej miłości w stosunku do Boga. Czyli w takim razie ta koncepcja mokszy jest, nie wiem, czy to jest to samo, co, czy podobne w jakiś sposób do koncepcji nirwany, która jest w buddyzmie. No wiadomo, buddyzm też naucza o karmie i o tym, jak osiągnąć pewien stan. Tak, w ten sposób są to podobne koncepcje. Ale buddyjska koncepcja nirwany, to jest ciekawe, trzeba wiedzieć, że w czasach buddyjskich słowo nirwana nie jest w ogóle żadnym słowem buddyjskim, tylko jest tradycji wedyjskiej, które zostało jakoś przejęte później przez buddyzm i tak przez jego dominację przez wiele, półtora tysiąclecia na obszarze subkontynentu indyjskiego i większych Indii, czyli w Kambodży, Birmie i Laosie, w Wietnamie, czy w Afganistanie.
ta koncepcja tej nirwany pozostała, że tak powiem, w obszarze myśli buddyjskiej, natomiast jest ona praktycznie mówiąc nieobecna w hinduizmie. Może w dżainizmie można znaleźć jeszcze również tę koncepcję. Samo słowo nirwana, bo wana to jest las, a nir znaczy brak, czyli miejsce, gdzie nie ma lasu, czyli mówiąc inaczej pustynia. Tak, nirwana oznacza ciszę, pustkę. Także stan nirwany jest stanem pustki. Innymi słowy jest to stan, w których nic się nie dzieje, nie ma żadnych poruszeń. Wszystko jest uciszone i uspokojone. Więc to pojęcie bardzo floruje w buddyzmie. Natomiast na obszarze hinduizmu mamy, szczególnie jeśli chodzi o Advaita Vedantę, mamy pojęcie wewnętrznego doświadczenia Brahmana, o którym powiada się, że jest nirvikalpa albo nirvisesha, czyli że nie posiada żadnych cech ani jakości, czyli no, jest to również taki stan takiego bezczynu. Tak można powiedzieć, że ta koncepcja hinduistyczna Brahmana jest bardziej mówi o stanie, w którym nie ma żadnego ruchu, o stanie bezczynu, natomiast buddyjska koncepcja nirwany mówi o tym, że natura wszystkich rzeczy jest pusta, jest pustką. I że to jest natura wszystkiego, co jest, to także w zasadzie samorealizacja oznacza zrozumienie tego faktu, że wszystko jest pozbawione substancji i nie połączone ze sobą w żaden sposób. Wszystkie byty, które istnieją, są oddzielne i nie mają relacji do żadnych innych. No ale to jakby wielkim oponentem tej koncepcji był wisznuicki święty z południowych Indii Ramanuja i później jego różni kontynuatorzy jego myśli. Mam na myśli te cztery czy nawet pięć głównych nurtów wisznuickich, które w sumie dominują w tej chwili w filozofii indyjskiej, w samych Indiach. Może na zachodzie to może nie, może jednak ten monizm Shankary jednak jest bardziej znany i popularny. No i oni, czy Ramanuja i jego kontynuatorzy twierdzili, że istnieje świat, ponieważ ten świat jest pełen różnorodności, różnych relacji, związków, smaków, kolorów, zapachów. W związku z tym jest on odbiciem pewnego świata, który również istnieje, również jest pełny różnorodności. No jest wolny od tych wad, które ma ten świat, czyli głównie ten świat podlega wpływowi czasu, czyli tymczasowości. No, idea podobna takiej, jaką na Zachodzie przedstawia Platon ze swoim światem idei pierwowzorów. No i w takim razie powinniśmy się udać, czy prowadzić takiego rodzaju działania, czy taką sadhanę, która nas doprowadzi do wejścia w tą rzeczywistość, ten wymiar. No tak. Możesz coś powiedzieć więcej na temat tej koncepcji? No to ogólnie my, Gaudiya Vaishnavowie, czyli wisznujczycy z linii wisznuizmu bengalskiego, akceptujemy tą koncepcję Ramanuja. Również uważam, że ten świat jest realny. I poprzez to, że jest on realny, więc możemy zmienić swoją egzystencjalną sytuację poprzez praktykę naszej bhakti sadhany. Czyli jakby podsumowując tą rozmowę naszą, zaczęliśmy od karmy, czyli czy dobrze rozumiem, że tak, że karma to jest działanie zgodne z pewnymi regułami, zasadami, które obowiązują w tym świecie, aby poprawić naszą sytuację w tym świecie. Jeśli mówimy o dobrej karmie, tak. Tak, no jeżeli działamy wbrew tym zasadom i regułom, no to wtedy nasz stan się pogarsza albo... Tak, to się nazywa złą karmą. Tak, albo doświadczamy jakichś przykrości czy nieszczęść w życiu. Mm-hmm.
Natomiast działanie, które jest, którego celem nie jest istnienie w tym świecie, celem jego jest wydostanie się z tego świata, jest wtedy nie jest karmą, jest wtedy sadhana. Czy takie zrozumienie jest poprawne, właściwe? Czy można byśmy tak podsumować? No, można tak by to podsumować. Czyli to pierwsze jest nie wiem, pobożnościowym czy religijnym działaniem, a to drugie jest duchowym czy transcendentnym. Dokładnie tak. Takiego. Tak rozumie się to w szkole filozoficzno-teologiczno-religijnej, do której należy. Temu spojrzeniu hołdujemy i takie kultywujemy. Czy zatem jest jakaś... nie wiem, czy jest jakiś pożytek w ogóle z takim razie z takiej, w cudzysłowie, światowej religijności, czyli z istnienia takiej zwykłej pobożności, w której udajemy się do kościoła, do świątyni i modlimy się o jakieś tymczasowe rzeczy, nie wiem, o zdrowie, o skończenie szkoły, o pieniądze, o dom, więc jeśli o chodzi samochód. Jeśli chodzi o cele doczesne, z pewnością. Natomiast jeśli chodzi o cel duchowy, o cel ostateczny, te działania są niewystarczające. Jednakże Bóg swojej wszechwiedzy, mądrości i dobroci tak to ułożył, że jest w jego stworzeniu, czy w całości jego stworzenia jest miejsce dla każdego. I to nie jest tak, że tylko ci, którzy prowadzą życie duchowe są pobłogosławieni jego łaską, ale ci, którzy chcą prowadzić życie materialne, również mają tą jego łaskę, ale ta łaska jest ograniczona poprzez różne przejawy czy funkcje działania w tym świecie i powiedzmy i taką ograniczającą funkcją dla tych, którzy chcą żyć w tym świecie jest właśnie prawo karne, które świadomość którego pozwala prowadzić może nie duchowe życie, ale godziwe, zwykłe, ludzkie, codzienne życie. Ponieważ do świętości są powołani wszyscy, ale tylko Bóg wie, kto zostanie świętym. Także nikogo się nie wyklucza, jest miejsce dla każdego. Tak jak powiedziałem, dobroć, miłość przyroda Boga nie znają granic, w związku z tym nikt nie powinien się czuć pominięty, jest miejsce dla każdego. Jednakże ten, którego powstanie wyższy smak, powinien skorzystać z bogatszych darów Bożych, a ten, którego zadowala może mniejsze, może skorzystać z tych mniejszych darów. I to dla niego właśnie jest to wspomniane prawo karma, żeby żył przyzwoicie i wtedy efekty takiego życia sprowadzą nań różne przejawy łaski Bożej, pomocne właśnie w tym doczesnym życiu. I z biegiem czasu promujące również to lepszych narodzin w kolejnym lepszym ciele, które być może będzie bardziej predestynowane do tego, żeby podjąć zaawansowaną praktykę duchową w postaci kultywacji czystej miłości do Boga. No i tego wszystkim życzymy. Dziękuję bardzo za oglądanie nas. To był program Nadbrzeże Gangesu. Ja mam na imię Krishnakirtan. Dzisiaj nadawaliśmy z Indii. Moim gościem był Bhakti Abhay Sridhar Maharaj.